Jeżeli wierzyć, że Boża Opatrzność posługuje się różnymi sytuacjami, wydarzeniami, osobami, słowami, to posłuchajmy, co Boża Opatrzność przygotowała nam na tysięczne jubileuszowe wydanie Słowa na Dobranoc. Pokój, dobro, pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powinien być tort jubileuszowy, jakieś fajerwerki być może. Tak, aż nie do wiary, słuchajcie, nie do wiary, że to już tysięczny odcinek, tysięczne spotkanie ze Słowem na dobranoc. Powiem szczerze, że byłem ciekawy, jaki tekst nam przypadnie na to jubileuszowe wydanie. Taką miałem też pokusę, żeby może coś wybrać, coś przygotować. Może coś specjalnego, ale powiedziałem sobie nie i to jakiś czas temu powiedziałem nie, nie będę szukał żadnego dodatkowego, wyjątkowego tekstu. Idziemy naszym normalnym rytmem. Kto słucha regularnie, wie, że w poszczególne dni tygodnia czytamy fragmenty poszczególnych różnych książek. Prawda? Ci, którzy kochają Świętego Franciszka z Asyżu, wiemy, wiedzą, że czwartkowe spotkania są ze świętym Franciszkiem w poniedziałki. Mamy księdza Dajczera. Niedziela to oczywiście kardynał Ratzinger. A środa? Środa to Bruno Ferrero. No i czytamy książkę Bruno Ferrero, jego, jego bajki, jego historię, jego opowiadania. I tak biorę opowiadanie za opowiadaniem. I na dzień dzisiejszy... Czy to przypadek, czy nie przypadek? Czy Opatrzność Boża chce nam coś powiedzieć? Ja to odczytuję jako pewien głos Bożej Opatrzności, jaki to powiem Wam na końcu po wysłuchaniu dzisiejszego cytatu. A yy, tekst dotyczy biblijnej postaci generała Gedeona. Posłuchajcie, proszę. Żył kiedyś na ziemi, jaką Bóg dał Żydom, młodzieniec o imieniu Gedeon. Były to czasy wojen, niebezpieczeństw, zdrad. Nawet naród żydowski zapomniał trochę o Bogu. Mężczyźni, kobiety i dzieci byli zmuszeni żyć w ukryciu w grotach górskich, pośród skał i przepaści. Bali się Madianitów i innych dzikich plemion pustynnych, które przypominały Rój Szarańczy. Ludzie ci mieli tyle wielbłądów. Że trudno je było zliczyć, a tam gdzie przechodzili, niszczyli wszystko. Napadali znienacka na biednych Żydów, kradli zbiory i bydło. Gedeon był młodzieńcem bystrym i rozsądnym. Któregoś dnia ojciec kazał mu wymucić zboże, a Gedeon wsypał wiele kłosów do wielkiej kadzi. W ten sposób mógł pracować, będąc niewidocznym dla Madianitów, którzy mieli zawsze szpiegów w okolicy. Nagle ukazał mu się anioł, posłaniec Boga, który mu powiedział: Jesteś mężem silnym i dzielnym, Pan jest z tobą. Łatwo ci powiedzieć Pan jest z tobą odpowiedział Gedeon, ocierając sobie pot. Tu sprawy układają się coraz gorzej. Gdyby pan był rzeczywiście po naszej stronie, czy wydarzyłoby się to wszystko, co nam się przydarza? Nasi starcy opowiadali tyle pięknych historii. Bóg wyprowadził nas z Egiptu, ratował nas, to tu, to tam, ale teraz oddał nas w ręce Madianitów. Wtedy Anioł przemówił do niego głosem samego Boga. Właśnie, by wykazać, że Was nie opuścił, ja posyłam Ciebie: Idź i uwolnij mój naród od Madianitów. Gedeon poczuł się maleńki: Ja? Nie żartuj, moja rodzina jest najbiedniejsza ze wszystkich, a ja jestem najmłodszy. Głos Boga stał się poważny. Gedeonie, Gedeonie. Jeśli ja jestem z tobą, żaden Madianita nie zagrozi wam. Młody Gedeon był przerażony. Takiego zadania nie spodziewał się. Ale jak przekonam się, że jesteś naprawdę panem? spytał podejrzliwie. Anioł wskazał na węzełek umieszczony w kącie. Co tam jest w środku? Mój obiad. Odpowiedział Gedeon: Jeśli zgodzisz się, zjemy go razem. Zgoda powiedział głos pana. Anioł, uśmiechając się, dotknął węzełka końcem laski. Pojawił się wielki płomień, i pośród języków ognia zniknął Anioł i obiad Gedeona. Nie martwiąc się zbytnio stratą obiadu, Gedeon pobiegł do domu. Nie mógł opanować radości i szczęścia. Rozmawiał z Bogiem. Tej samej nocy, podczas gdy wszyscy spali, Gedeon zniszczył ołtarz, który jego współziomkowie zbudowali na głównym placu. Ołtarz poświęcony był bóstwu o nazwie Baal. Na tym miejscu zbudował ołtarz dla Boga. Następnego ranka, gdy mieszkańcy wsi spostrzegli, że nie ma już ołtarza Baala, rozgniewali się. Po wielu dociekaniach odkryli, że sprawcą był Gedeon i wielki tłum wśród pogróżek otoczył jego dom. Wyjrzał ojciec Gedeona. Zawołaj syna! krzyczeli ludzie. Musi umrzeć, gdyż zniszczył ołtarz Baala. Ojciec Gedeona nie przestraszył się: Czy do was należy obrona Baala? Jeśli Baal jest bogiem, pozwólcie mu obronić się samemu. W końcu zniszczony ołtarz należał do niego. Gniew tłumu prawie od razu przygasł. Ojciec Gedeona miał rację. Sprawa dotyczyła Baala. Szemrząc przeciwko zbyt impulsywnym młodzieńcom, wszyscy powoli powrócili do codziennych zajęć. Po pewnym czasie Madjanici i inni rabusie pustyni zaatakowali ponownie Żydów. Rzucili się na pole i na wsie niczym rój szarańczy. Tam, gdzie docierali, ogołacali wsie ze wszystkiego. Nadeszła wielka chwila Gedeona. Jego lud uważał go teraz za wodza, i wielu odważnych mężczyzn gromadziło się wokół niego, czekali tylko na jego rozkaz. Gedeon jednak chciał być pewien, że działa zgodnie z wolą Boga. Poprosił go więc: Powiedziałeś, że chcesz posłużyć się mną dla zbawienia Izraela. Otóż rozłożę runo wełny jednej owcy na ziemi na podwórzu. Jeśli jutro rano jedynie runo pokryje rosa, a ziemia wokół będzie sucha, wówczas będę pewien, że to ty postanowiłeś wybawić Żydów za moim pośrednictwem. I tak właśnie było. Następnego ranka Gedeon stał wcześnie wykręcić mokrą od rosy wełnę, a wyciekło z niej tyle wody, że napełnił nią czaszę. Ale Gedeon jeszcze wahał się. Wieczorem zwrócił się znów do pana. Miej cierpliwość ze mną, ale chcę mieć jeszcze jeden dowód. Tym razem runo wełny musi zostać suche, a rosa znajdować się wokoło. Bóg wysłuchał go i tym razem. Rano runo było suche, a cała ziemia wokoło mokra od rosy. Gedeon pozbył się wszelkich wątpliwości i dokonał przeglądu swego wojska. Liczyło ono 32 tysiące mężczyzn. Ładna siła! Czuł się dumny, mogąc kierować takim oddziałem i już się nie lękał. Aż nagle usłyszał znów głos pana. Twoje wojsko jest zbyt liczne. Jeśli pozwolę wam zwyciężyć Madianitów, powiecie: Wyzwoliliśmy się sami, bez pomocy Boga. Dlatego powiedz jasno swym ludziom: Ten, kto nie jest zdecydowany lub boi się, niech powróci do swego domu. Około 22 tysięcy żołnierzy wycofało się. Pozostało jedynie Dziesięć tysięcy. Gedeon ustawił ich, gdy znów usłyszał głos Boga. Jeszcze masz zbyt wielu wojowników. Każ im zejść do potoku, chcę ich wypróbować. Tych, którzy będą chłeptać wodę, jak to robią psy, bez porzucenia broni, ustaw po jednej stronie. Tych natomiast, którzy lubią wygodę, klękają i rękoma nabierają wodę, zbierz z drugiej strony. Gedeon zaprowadził swych ludzi do źródła. Z bólem serca zauważył, że prawie wszyscy klękali na kolana, odkładali broń tuż obok i pili wodę z ręki. Jedynie trzystu piło wodę na wzór psów, trzymając broń. Bóg powiedział do Gedeona: Nie obawiaj się, uwolnię was z rąk Madianitów przy pomocy tych trzystu. Pozostałych wyślij do domu. Gedeon oddalił większość swego wojska. Pozostało z nim jedynie trzystu mężczyzn, którzy okazali się odważni i rozsądni. Wzięli broń i żywność i rozpoczęli marsz. Obozowisko nieprzyjaciół znajdowało się na nizinie, poniżej nich. Madianici i ludzie należący do plemion pustynnych wypełnili całą nizinę. Wydawali się rzeczywiście gęstym rojem szarańczy, a ich wielbłądy były tak liczne, jak ziarnka piasku na brzegu morza. Gedeon, mając przyrzeczenie Boga w sercu, uknął podstęp. Rozdzielił swych ludzi na trzy chówce. Każdemu żołnierzowi dał róg i pusty dzban, wewnątrz którego znajdowała się pochodnia. Nakazał im, patrzcie na mnie i naśladujcie mnie. Gdy dotrę do obozu, zatrąbię. To samo uczynią wszyscy z mojej grupy. Również Wy ustawicie się wokół obozu nieprzyjacielskiego i zrobicie to samo, krzycząc głośno za Pana i za Gedeona. Gedeon zszedł ze swymi ludźmi aż do granic obozowiska, starając się nie zrobić żadnego hałasu. Była północ. Straże nieprzyjacielskie nie zauważyły niczego, gdyż dzbany dobrze ukrywały światło zapalonych łuczyw. W pewnym momencie Gedeon zatrąbił i zbił dzban. Trzystu ludzi zrobiło to samo. Lewą ręką trzymali pochodnie, a w prawej róg. Hałas rogów oraz niespodziewane światło pochodni ukazało się ze wszystkich stron, zbijając stropu Madianitów oraz ich sprzymierzeńców. W pewnym momencie byli tak zdezorientowani, że zaczęli walczyć między sobą. Potem, we wielkim popłochu, rozpoczęli ucieczkę. I odtąd lud Boży mógł żyć w pokoju. Powiedziałem na początku, że podzielę się refleksją związaną z tym tekstem, a refleksja brzmi w ten sposób: Trzeba być pokornym i zaufać Panu Bogu nie siłą, nie ilością, nie strukturami, ale mocą Bożą. Dokonuje się zwycięstwo. Także odpychy broń swojego sługę. Tak zatytułowałem dzisiejszy odcinek. Chciałem go inaczej zatytułować. Na początku tytuł brzmiał: Pan jest z tobą wielki wojowniku. Oczywiście tytuł odnosił się do Gedeona, ale ja czytając od postaci Gedeona, czytając tę historię, Pomyślałem sobie w ten sposób: to właśnie pokora i oddanie się Bogu sprawiło, że Bóg wybrał Gedeona, i to moc Boża przez Gedeona zwyciężyła. I tak sobie myślę, my w czasie naszych, naszych spotkań, w czasie naszych refleksji, też często mówimy o tym, że dobro ma zwyciężać. Że trzeba podjąć trud, że trzeba podjąć walkę. W czasie późniejszych naszych spotkań, podczas modlitwy na zakończenie dnia, podczas komplety również mówimy o, o, o tej Bożej Mocy, tej, Boże, tej Bożej Mocy przyzywamy, ale gdzieś tam w sercu ciągle jest ta pokusa, którą może na początku miał, miał GDO 32 tysiące wojska, potem. 10 tysięcy, potem 300. Pan Bóg chce pokazać, że, że liczy się jakość. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Wam chcę podziękować za Waszą obecność. Może nie ma nas miliony, ale jesteście i za to, że jesteście, za to, że tworzycie taką małą armię ludzi, którzy walczą światłem Ducha Świętego i tą, tym głosem rogu, czyli tym, tym głoszeniem Ewangelii za to, że jesteście, za to, że, że też rozpowszechniacie, za to, że promujecie, za to, że udostępniacie, za to, że może opowiadacie o tych, o tych naszych spotkaniach ze Słowem na dobranoc. Za to Wam z całego serca dziękuję. Pan jest z Wami, Pan jest z nami. I to Bóg zwycięży. I to Bóg ostatecznie zwycięży i też jako naród, jako ludzie wiary, jako katolicy przyjdzie taki moment, że będziemy żyli bezpiecznie i spokojnie. Oto się modlimy każdego wieczora. Również dzisiaj od razu po słowie na dobranoc zapraszam na modlitwę wieczorową, na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem, pokój, dobro i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to, że jesteście.